Znaczy, znałem, miałem parę lat, więc widziałem, prawda, rozmaitych ludzi z tego środowiska. Można powiedzieć, że prowadziłem rozmowy z Walerym Sławkiem na temat mojej edukacji, bo on się mnie spytał, bo chciał się grzecznie zachować w stosunku i mile do dzieci. I to był, taki obyczaj, że jak goście przychodzili do nas, to mnie i moją młodszą siostrę proszono, żeby się przywitać. No, to polegało na tym, że ja tam kiwałem głową, ona dygała, mówiliśmy dzień dobry i wracaliśmy do siebie. Natomiast nieraz się zdarzało, że niektórzy ludzie chcieli być jakby w stosunku do nas mili i życzliwi. I wdawali się z nami w pogawędkę. I między innymi taki jakiś dziwny facet, który miał taką dziwną twarz, mówi mi, a do której klasy kawaler chodzi? Ja na słowo kawaler to traktowałem to jako obrazy niemalże. Kawaler to mnie nowa służąca, która nie wiedziała, jak się do mnie odzywać, to się do mnie zwracała per kawaler. Ja wiem, ja nie jestem żaden kawaler, jestem Leszek. Prawda? I jak on mnie powiedział, że jestem kawaler i jeszcze w dodatku powiedział, że do której klasy chodzę, to postanowiłem go pouczyć o systemie edukacyjnym w II Rzeczypospolitej. I mówię, w szkole powszechnej nie ma klas. W szkole powszechnej są oddziały. Ja jestem w drugim oddziale. I on się wtedy ucieszył i mówi, drugi oddział to bardzo poważny oddział. A ja mu mówię, ale skąd? Czwarty oddział jest poważny. I on się zdziwił. Tutaj jacyś ludzie jeszcze byli, zaczynają się uśmiechać, prawda? Z takiej sytuacji. Czwarty oddział to jest kwatermistrzostwo. I on się pyta, dlaczego czwarty oddział? Ja mówię, bo w czwartym oddziale przyjmują do harcerstwa, a w drugim nie. Pierwszy oddział sztabu generalnego to był sprawy, to był organizacyjny. Drugi oddział sztabu generalnego to był wywiadowczy, trzeci wiadomości o nieprzyjacielu, trzeci oddział był operacyjny, czwarty oddział to był kwatermistrzostwo, logistyka i tak dalej. To system francuski przez większość krajów europejskich w tym czasie przyjmowany i zgodny z kolejnością sporządzania rozkazów. Najpierw poruszano sprawy organizacyjne, kto ma to robić, prawda? Potem wiadomości o nieprzyjacielu, potem własne zamiary, własne plany, oddział trzeci, ich zabezpieczenie logistyczne, oddział czwarty. W takiej kolejności były pisane rozkazy.